zdrowia. No, szczególnie dla ludzi za życiem, tym pro-life. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, niektórzy ludzie mają bardzo dziwaczne połączenia pomiędzy najróżniejszymi określeniami czy grupami. No i teraz zostało takie zrobione, takie połączenie właśnie tej white supremacy, czyli ta biała wyższość, no i skrobankami. Czy ci za życiem są razem, współdziałają z ludźmi, którzy, no, z białasami, można powiedzieć, jak to lewactwo ich nazywa. Marisa Brodstow, ona w Washington Post napisała coś takiego, że cała ta polityka, wszyscy ci politycy antyskrobankowcy, no to w zasadzie to jest jedna wielka przykrywka dla białych nacjonalistów. No, także ta biali nacjonaliści, no to bardzo, bardzo są za tym, za pro-life, czyli antyskrobankowcami. No i wspomina, że taka profesorka tam na Harvardzie to powiedziała, że żeby nie być zaskoczonym tym, że nie można nie doceniać jacy ludzie i jakie różne tematy łączą się same z siebie. No teraz jest duża sprawa dla właśnie socjalistów, demokratów. 2020 rok nadchodzi, 4 lata po 2016, kiedy to wybrano 60 milionów Amerykanów, wybrało normalnego prezydenta Trumpa. No i teraz socjaliści, demokraci, no to po prostu na pełnej parze lecą w kierunku takiego rozdawnictwa. Ten socjalizm rozdawniczy typu Wenezuela, kiedy ta kiełbasa jest rozdawana na lewo i prawo. No jest to coś co dziwnego, co Prawo i Sprawiedliwość zaadaptowało. No to rozdawnictwo, no to niby Prawo i Sprawiedliwość jest po prawicy, no ale jednak robi to samo, co socjaliści, demokraci w Ameryce. No jednym z tych rozdawnic w 2020 roku to będzie skrobanki za darmo, na koszt państwa, skrobanki na życzenie. No i skrobanki do tego stopnia, że Ralph Northam, on był gubernatorem, jest gubernatorem w Virginii, jest pediatrą, neurologiem dziecięcym i gubernatorem. I on proponował, że skrobanki mogą być w zasadzie od pierwszego tygodnia do 9 miesiąca, a nawet do 9 miesiąca i godziny. Tak? Także to było dosyć kontrowersyjne i, no i szalone. Te grupy takie jednotematyczne, jakim jest właśnie tym pro-life za życiem, no to oni mają, przekaz mają dosyć prosty, bo takie pojedyncze zagadnienie, no to jest, nie ma dużo co wyjaśniania. Tłumaczy, że życie ludzkie zaczyna się od momentu zapłodnienia. No wiadomo, że przed zapłodnieniem jest tam trochę figofago i przyjemności. Kilka sekund, czy kilka minut, czy kilkanaście minut, no ale to już jest odrębna sprawa. No i od momentu zapłodnienia aż do momentu urodzenia. Także to jest życie. No i że życie jest w zasadzie warte, jest to wartość najwyższa, no i w zasadzie musi być szanowany, także to nie jest skomplikowana, powiedzmy, taki przekaz, tak? No, większość ludzi powinna sobie zdawać z tego sprawę. No i właśnie dlatego bardzo dużo African Americans, czyli afrykańskich murzynów, no, afrykańskich Amerykanów,
po polsku nazywanych murzynami, czyli murzynki, bardzo dużo z tych kobiet murzyńskich są pro-life, są za życiem, są antyskrobankowe. Milfred Jefferson, to ona pierwsza murzynka, która dostała się na, no skończyła medycynę na Harvardzie. No i ona zrobiła, zaczęła taką fundację, nazywało się Narodowe Prawo do Życia, taki Komitet Narodowego Prawa do Życia, także że to jest takie super za życiem. Kay James, inna murzynka, to teraz prezydentka, jest Dziedzictwo Amerykańskie, ona taką fundację zrobiła, Dziedzictwo Amerykańskie, i ona stworzyła Czarni Amerykanie za Życiem, także to jest następna jakaś taka grupa, czyli murzynki po prostu są bardzo antyskrobankowe, no bo widzą, co tam się dzieje. Nawet w 1984 roku Jesse Jackson to jest dosyć taki, no, zawodowy polityk. Od 1984 roku on zaczynał, no i wtedy też mówił, że skrobanki wśród murzynów, no, że to jest ludobójstwo. Ale tak jakby się posłuchało w Ameryce, no to nie widać, kompletnie nie widać, że pro-life, czy za życiem, czarni obywatele amerykańscy, Afrykańczycy amerykańscy, czy murzyni, no to w ogóle nie widać, że oni cokolwiek mówią, cokolwiek robią. A to jest dosyć ciekawe, bo no ile, tydzień czy dwa tygodnie temu, to był Narodowy Dzień Żałoby. Był Narodowy Dzień Żałoby i był właśnie poświęcony tym wszystkim skrobankom, z tym wszystkim płodom, które zostały wyskrobane. No i gdzie to było? No odbyło się to wszystko, najróżniejszego rodzaju msze i tam apele, nie apele, tego rodzaju rzeczy, w Mississippi. W Mississippi były, w Birmingham, w Alabamie, znaczy w Birmingham, w Alabamie. Między innymi tam była Alveda King, czyli to była kuzynka, siostrzenica Martina Luthera Kinga. Inna osoba to była Catherine Davis. Ona zrobiła taki projekt Odrodzenie. No i właśnie w zasadzie mówi, że od tego momentu, kiedy w 1973 roku było ten zezwolenie na skrobanki, no do dnia do dzisiejszego, no to odbyło się 20 milionów skrobanek wśród murzynów. 20 milionów to mniej było w latach 1960 czarnych niż usunęli od wtedy do dzisiaj. Także to jest nieprawdopodobne. Ciekawe jest, że te oryginalne zezwolenie Sądu Najwyższego, no to też było kierowane właśnie, było kierowane pośrednio przeciwko temu, że murzyni mieli więcej dzieci niż biali. No i dużo nawet Ginsburg, Ruth Bader Ginsburg, teraz taka szanowana sędzina Sądu Najwyższego, i ona się tam wycofuje z tego, no ale jednak ona jednak mówiła, że planowanie rodzin, no to jest dobre, szczególnie wśród murzynów. No i właśnie to powstało coś takiego jak Planned Parenthood, no to czyli planowane rodzicielstwo, i no to wtedy właśnie się zaczynało bardzo dużo, nawet osoba, która zakładała to, Margaret Sanger, no to ona mówiła o Negro Project, czyli projekt czarnuchów, i właśnie tam było wspominane, że murzyni powinni mieć mniej dzieci, no bo to jest, dużo ludzi się martwiło, że tacy bardziej rewolucyjni członkowie tych wszystkich społeczeństw murzyńskich mogą doprowadzić do jakiejś tam rewolucji. No inaczej się to zrobiło, bo socjaliści, demokraci po prostu zaczęli rozdawać murzynom, no i rozwalili rodziny. W zasadzie samotne matki wychowują teraz, no i wychowują, ale i też robią skrobanki. Ciekawe jest, że w Nowym Jorku, w mieście Nowym Jorku, więcej jest czarnych skrobanek niż urodzin. Także to jest do tego stopnia są po prostu
proporcje rozwalone. Czy ten planowane rodzicielstwo chce to robić? No na pewno nie zmusza, no ale za to bardzo, bardzo ułatwia. Jeżeli na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że skrobanki to są na pierwszym planie większości polityków tych demokratycznych i lesbijki walczą właśnie za tym, zwalczają wszystkie te organizacje za życiem. Cała lewica jest no prawica, konserwatyści wiadomo, że są przeciwko, bo jak to się mówi, Bóg, honor i ojczyzna, no to jednak nie za bardzo z tym działa. No jest na pewno również ma wpływ na to, że wiele stanów wprowadza coś takiego jak prawo w moment bicia serca. To znaczy, że oni mówią, że jest tak około 7-8 tygodni, kiedy serce, powiedzmy, zaczyna, można wyczuć bicie serca, no to wtedy już jest za późno na skrobanki. Coś takiego wprowadzają. No i Sąd Najwyższy też prawdopodobnie będzie w tym zabierał głos. No ale podstawowa sprawa jest taka, czy biała wyższość, no ścigana, tak, bo to ten white supremacy to jest bardzo pejoratywne określenie. Nie istnieje w sumie coś takiego, trudno powiedzieć. Przyzywają też tych ludzi biali narodowcy, no ale co złego jest z narodem, tak? Naród to jest naród i kraj jest kraj. No i czy jest to połączenie właśnie z tymi aborcjami. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek do subskrypcji. Można nacisnąć dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach. Piszcie, pytajcie, wrzucajcie gdzie się da. I do następnego codziennego filmiku.